sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Adam Aguna, zadowolony, uśmiechnięty. No to chyba w sumie tak się wszystko ciepło układało, że powody do radości są. Witam wszystkich. No tak, kolejna skończona walka przed czasem, więc jestem zadowolony ze swojej pracy, którą zrobiłem dzisiaj. Jak wspomniałeś, kolejna walka zakończona przed czasem. Z tych wszystkich walk, które kończyłeś przed czasem, ta była jaka? Trudna, łatwiejsza, najtrudniejsza? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Spiąłem się troszeczkę w tej walce. Chciałem chyba za bardzo skończyć ją przed czasem. Wszystkie ciosy szły z pełną parą. I może to był troszeczkę błąd i będę nad tym pracował, żeby z każdą kolejną walką było więcej luzu. Luzu może nie było, natomiast moc była w tych ciosach twoich rzeczywiście i tutaj nie brakowało tego ewidentnie. Ja mam takie mam wrażenie, że przeciwnik chyba z czegoś takiego to się nie spodziewał. Myślę, że tak. Zwłaszcza mocne kopnięcia, te middle kicki mocno tam siadały, widziałem. Czy czułeś, że odczuł to przeciwnik? Że robi to wrażenie? Tak, jeden był mocny middle kick. Pracowaliśmy nad tym przed walką. To miało ogólnie uśpić czujność i po middle kickach miały szły iść high kicki, więc tylko jeden był middle kick, który poczuł bardzo mocno. Poniekąd uprzedziłeś moje pytanie, ale mówiłeś, że za bardzo chciałeś skończyć właśnie tę walkę. Czyli był plan, żeby skończyć to przed czasem? Tak, no tak jak wspomina też Michał Andryszak, płacą nam za robotę, nie za godzinę. Adam, powiedz, jak bardzo to było twoje zwycięstwo, a jak bardzo było to zwycięstwo trenera Kościelskiego, który bez wątpienia bardzo mocno pokładał ciebie jako zawodnika? Oczywiście, myślę, że nawet 100% to jest zasługa Andrzeja, trenera Andrzeja Kościelskiego, który pracuje nie tylko nade mną, ale nad wszystkimi zawodnikami z Ankos MMA. Adam, nie miałeś takiej myśli, żeby krzyknąć o tą walkę o pas? Jesteś po mocnych zwycięstwach. Myślę, że nie ma co krzyczeć. Każde takie moje zwycięstwo samo pokazuje, że jestem mocnym kandydatem do walki o mistrzostwo w Babilonie. No ale tak naprawdę teraz jakie kolejne wyzwanie, bo to pytanie o pas jest całkiem zasadne, myślę. No bo skoro efektowne zwycięstwa, skoro znów walka zakończona przed czasem, no to co jeszcze więcej trzeba zrobić, żeby o ten pas zawalczyć? Nie wiem, myślę, że chyba już pokazałem, że nadaje się na mistrza Babilonu i kolejna walka powinna być o walka o pas. Czy teraz chwila odpoczynku, czy od poniedziałku już na ciężkie treningi na matę wracasz? Tak, no chwila na pewno odpoczynku. Ciężkie treningi miałem od czerwca, więc należy mi się troszeczkę wolnego. Czy chcesz jeszcze w tym roku wejść do klatki? Raczej nie. Raczej celuję na pierwszy kwartał następnego roku. No i na to walkę mistrzowską, jak rozumiem. Oczywiście. Mam nadzieję, że organizatorzy mi dadzą tę walkę. No co, Adam, dziękujemy ci bardzo za fajne płynienie, za dużo emocji, no i życzymy ci tej walki o pas. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy.